dobre piwo. To jest, jak wszyscy wiemy, hasło bojowe plemion znajdujących się na terenach skalistej Skandynawii. I oni, biegnąc do woju, walczyli właśnie o te wszystkie uprawy i mówili tylko: pić dobre piwo z dobrych upraw. Siemanko, hopetki, hopedzi. Jesteśmy właśnie w Ale Browarze Sopot i mamy w planie zabrać was właśnie... Co robisz? No, co ty robisz? To mówię im, że jedziemy do Bydgoszczy. No ale jesteśmy w Bydgoszczy. A tu jest nasze stanowisko, które rozłoży się za 3, 2, 1... Ta-dam! Wersja dla leniwych. No, ale czegoś chyba brakuje. Nie mamy ten... Nie mamy półek, desek. Ty, a butlę z gazem masz? Nie. No to co? Nie. No to co? No... No... Castorama, nie? Idziemy po półki. Spadamy. Dobra, mam... A skrzynka? Nie? Nie, nie, ale skrzynka, chodź, spadamy. Spadamy. Ale gdzie ty idziesz teraz, panie? Na Bydgoszcz. Na Bydgoszcz. Tu. Tu? No dobra. Mamy półeczki, jak widzicie. Generalnie każdy festiwal rządzi się swoimi własnymi prawami. Co mogło się nie udać tym razem, nie? Wszystko. Wszystko. Brakowało półeczek, musieliśmy też zasuwać po butle z gazem. Ale myślę, że teraz już będzie git, prawda? Jak obstawiasz? Tak jest. Będzie fajnie? Będzie. Generalnie opcja wygląda tak, że już mamy dzień drugi, ponieważ wczoraj był tak duży ruch, że nie mieliśmy już kiedy włączyć kamery i byliśmy strasznie zaaferowani sądom. Na sądzie pytaliśmy was, co można innego robić na festiwalu piwa, oprócz picia piwa. Tak. Opowiadaliście na milion sposobów, bardzo, i mieliście bardzo, różnie. Bardzo dużo rzeczy. Chodźcie, sprawdzimy i je sami. Oprowadzimy was po właśnie tychże atrakcjach. Sprawdzamy, co można robić na festiwalu piwa oprócz picia piwa. Jest to się jedna z takich rzeczy. Co wy tutaj robicie? O co tutaj chodzi? Dobra, no my robimy fajne rzeczy. Bawimy się z dzieciakami, tak, że festiwal piwa to nie tylko jest zabawa dla dorosłych, ale również dla najmłodszych w każdym wieku. Mamy baloniki, tatuaże brokatowe, malowanie buziek. Oj, dzieje się. Także... Czyli można przyjść z dzieckiem, zostawić jasno, je u was oczywiście. I pójść się napić piwa? Znaczy, może nie zostawić tak na dłuższy czas, ale no będziemy czuwać chwilkę. Jeżeli rodzic chce podejść, kupić piwko i wrócić za chwilę, jasne, poczekamy, zajmiemy się. Zapraszamy wszystkich rodziców. Zapraszamy. Można też pograć w gierki. Dzisiaj można zagrać u nas w Tekena, w FIFA. Też mamy strefę retro, no i strefę VR, nie? Także można po kilku piwach się przejechać samochodem. Fajne doświadczenie, muszę przyznać. Nie dajecie mandatów za jazdę pod wpływem alkoholu? No nie, u nas jedyne co dzisiaj możesz dostać za jazdę po kilku piwach, to jest voucher do naszego sklepu. A wytłumaczysz mi, dlaczego gadasz do butelki po kingu? A śpiewałeś kiedyś pod prysznicem do sławki od prysznica, albo jako dziecko do dezodorantu? Nie wszyscy muszą to wiedzieć. Zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć o takiej ciekawostce, że był teatr improwizowany. Wspaniale. Było bardzo fajnie. Nie pamiętamy ich nazwy, ale sprawdzimy to i podlinkujemy wam ich... Tu będzie ich nazwa, tutaj. Polecamy sprawdźcie. Zobaczyć. A idziemy do barbera. Nie mamy modela. Nie? A nie, tak. Co z nim zrobić? Zakopał w lesie. Nie da się, nie da się. Trudno, idziemy dalej. Choć tam jeszcze chyba mają jakieś gry planszowe, sprawdźmy to. O. Wypożyczanie planszówek. Można by powyżej u nas planszówkę lub kupić planszówkę. Generalnie jest tutaj bardzo dużo miejsca na środku. Tam widzicie. Więc można sobie wypożyczyć taką gierkę jakąś. Ze znajomymi w grupie sobie razem pograć. Miło spędzić czas właśnie przy piwie. Oprócz picia piwa Paula właśnie złapała grę o tron. Dobra, my tu gadu. A skoro pytanie było oprócz picia piwa, to tam jest cydr. Obok nas po sąsiedzku jest cydr. Może ja wam powiem taką ciekawostkę jeszcze, tak już wypatrzyłem to wcześniej. Oprócz cydru, kolega tutaj ma ocet jabłkowy. Dostała tek dla zdrowotności. Co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? Tu są cydry. Typowe, naprawdę, rzemieślnicze, ze starych odmian jabłuszek. Bez konserwantu, bez pasteryzacji, bez siarkowania. Jest to produkt od początku do końca naturalny. Na pierwszym kranie mamy fajny cydr z grochówki z Starkinga. Grochówka i Starking są odmiany jabłka. Tak naprawdę, spróbujesz? Jak smakuje?
to jest stary sad, ale zachwielony trzema chwilami amerykańskimi i piaskiem Mario. Znamy to skąd? Niebo. Dobry? Jest pyszny. Co tutaj robicie ciekawego? Mamy Prosecco, mamy Aperol Spritz, stricte na bazie Prosecco, także szukamy spragnionych kobiet jak ona na Prosecco. Przede wszystkim kobiet, tak. Przede wszystkim kobiet, ale to liczymy, że nie całym browarem ten event żyje. Tak słyszałem, to jedno Prosecco? Jedno Prosecco. Nie wiem czy znacie, ale jest taki browar dwóch braci. No nie. Uwaga, pytanie, jakich dwóch sławnych braci założyło browar dwóch braci? Artur i Szymon Kaletowi. To jest dobra odpowiedź, wioska. Nie wiem skąd wiedzieli. Ja myślę, że sprawdzili w internecie. Na bank. Tam też się dzieje coś, co nie wygląda jak picie piwa. Tam jest koncert. To wygląda jakby było wolnym stoiskiem do grania w gry. To jest stoisko tak zwane kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Ale my widzę, nie jesteśmy że... pierwsi. Widzę, że w Mortal Kombat grają. Widzicie jeden telewizor, ale tak naprawdę są trzy. Ale z drugi. Ale wiesz co, moją uwagę przykuwa ta wielka flaga na środku, która mówi pij dobre piwo. Tak? Więc wydaje mi się, że piwo jest jednak tutaj najważniejsze. Ja myślę... Pij dobre piwo. Dzisiaj to hasło reklamowe jest na jakimś banerze, może na jakiejś fladze. Czyjej? Pij dobre piwo to jest, jak wszyscy wiemy, hasło bojowe plemion znajdujących się na terenach skalistej Skandynawii i oni biegnąc do woju walczyli właśnie o te wszystkie uprawy i mówili tylko pić dobre piwo z dobrych upraw. Ja myślę, że to całkowicie rozwiązało nasz problem. Tak. Oprócz dobrego piwa, dobrego alkoholu i tych wszystkich atrakcji, które wam pokazaliśmy, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą powiedzieliście na ankietach. Tak. Jedna i to najważniejsza. Bo na dobrym festiwalu musi być także dobre jedzenie. Więc idziemy sprawdzić, co nam tu dzisiaj zaproponują. Dlaczego wasz foodtruck jest najlepszy ze wszystkich obecnych dzisiaj? Może dlatego, że jest najbardziej kreatywny, tak mi się trochę wydaje. Od początku jak go otwieraliśmy, to chcieliśmy się wyróżniać i chcieliśmy podawać to, czego ludzie jeszcze nie chcieli, a to było. A po raz co dalej, czy się ciekawe do jedzenia? Przede wszystkim poboje, czyli kanapki nowojorskie z krewetką, z bekonem i z naszą kapustką oraz przepysznym majonezem cytrynowym. Oraz sztos, czyli kreweta w tempurze, to co zawsze mamy ze sobą. Zaraz wracamy. A wyjaśnisz nam genezę tego zdjęcia na ścianie? Tak, miałem okazję być w Masterchefie, dawno i nieprawda, czwarta edycja, ale no, przygoda fajna, także tak powiem. Ale zdjęcie jest. Zdjęcie jest, tak. Zdjęcie jest bardzo dobrze. Co dzisiaj ciekawe dodajesz do jedzenia? Pizza. Pizza? Po prostu pizza? Ale pięć rodzajów pizza. Nie wiem czy najlepsza, ale jest sobie dobra. To już jest względne, tak? Względny food truck. Dlaczego wasz food truck jest najlepszy ze wszystkich tutaj dzisiaj obecnych? Dlatego, że jest najbardziej oryginalny, a nie tylko hamburger i fryt. A co dajecie ciekawego? Mamy kolumbijskie specjały, arepy, czyli pieczywo kukurydziane, do tego sosy, chimichurri, fogao, pasty. Frytki robimy właśnie z manioku, tak wygląda. Platany, chipsy z platana, tego dodatkowo jeszcze z uzupełnieniem platan, wegetariańskich, wegańskich dań. To bardzo ciekawie, egzotycznie, zupełnie inaczej. Dlaczego jest najlepszy? Bo mam najlepszy, bardziej odjazdowy jedzenie. Wszystko. Ja myślę, że jest bardzo dużo fajnych rzeczy do spróbowania. Ja myślę, że powinniśmy wyłączyć kamerę, żeby nie było widać, co my zjemy. Emilia! Dobra. Jak widzicie, bardzo intensywny festiwal, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo atrakcji, bardzo dużo piwa. Po tym wszystkim, co wam pokazaliśmy, pewnie jesteście spragnieni i nadal bądźcie. Nie. My też jesteśmy spragnieni. Hello. My idziemy się napić. Teraz to my jesteśmy spragnieni. Idziemy się napić dobrego piwa. Widzimy się na kolejnym festiwalu. Mamy nadzieję, że będziecie z nami naprawdę, a nie tylko na kanale. Tak. Także do zobaczenia.